Szanowni Państwo, rozpoczynamy już. Proszę Państwa, proszę o ciszę. Szanowni Państwo, otwieram obrady 18 sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Sesja zwołana została w trybie artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Pierwszy punkt, otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Witam wszystkich przybyłych na posiedzenie radnych. W imieniu radnych witam pana wójta Andrzeja Leśniewicza. Witam, nie ma pana Tomasza, witam panią skarbnik Agnieszkę Podgórską. Witam panią radcę prawną, panią Kamilę Korn. Również witam panią radną powiatową Agnieszkę Ławrynowicz oraz wszystkich dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych, sołtysów oraz pozostałe osoby, które uczestniczą w obecnej sesji. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad sesji uczestniczy 15 radnych, czyli sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał i ważnych decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad. Przypominam Państwu radnym, że obowiązuje ustawa o ochronie danych osobowych, w związku z czym prosi się, by podczas wystąpień nie narazić się na zarzut ujawnienia danych osobowych osobom nieupoważnionym, artykuł 51 ustawy o ochronie danych osobowych. Przechodzimy do punktu drugiego, jest to przyjęcie porządku obrad. Informuję, że porządek obrad 18 sesji Rady Gminy w Biesiekierzu wraz z zaproszeniem na sesję oraz projektami uchwał i innymi materiałami sesyjnymi został radnym przekazany w regulaminowym terminie. Proszę o uwagi, ewentualne propozycje zmian do porządku obrad. Nie widzę. W takim razie uznaję, że porządek obrad pozostaje bez zmian. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to punkt trzeci. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Informuję, że do przyjęcia jest protokół z 17 sesji Rady Gminy z dnia 4 czerwca 2020 roku. Zgodnie z paragrafem 41 ust. 3 Statutu Gminy protokół był wyłożony do publicznego wglądu w Biurze Rady przed terminem sesji. Jako przewodnicząca zapoznałam się z nim. Wiem tylko, że jest jedna uwaga, była tam pomyłka jakby liczebna. Pan Tomasz Hołowaty wymienił, że było 53 laptopy zakupione, a jest 41 po zsumowaniu. Także tą poprawkę pani Dominika tutaj naniesie i taki protokół zostanie przyjęty. Czy radni jeszcze zgłaszają ewentualne uwagi do tego protokołu? Nie widzę. W takim razie po przyjęciu tej poprawki jakby protokół zostaje przyjęty przez Państwo. Przechodzimy do kolejnego punktu, którym są sprawy organizacyjne. Ja chciałabym tylko z tego miejsca może powiedzieć tylko taką rzecz, może bardziej do mieszkańców, ale i Państwa, którzy ewentualnie byście mogli uczulić, bo w ostatnim tygodniu zdarzyło się znowu kolejne wyłudzenie w Mścicach na 150 tysięcy od w sumie rodziców moich znajomych. Było to na wypadek, który niby spowodował syn. Tu są osoby, które ewentualnie też często jakby uczestniczą w życiu tych starszych osób, tak jak z OPS-u czy z SDS-u, żeby po prostu mieć baczenie i jakby uświadamiać tych ludzi, że to jednak cały czas jest. Gdzieś tu jest, krąży szajka na Pomorzu. No i zadziało się to w sumie w tamtym tygodniu no i prawdopodobnie pieniądze nie do odzyskania. Policja niewiele może z tego zrobić. Niby fakt autentyczny, niby autentyczny policjant był, ale to nie było to, nie? Także przestrzegam Państwa i proszę o ewentualną edukację w tym środowisku tych osób starszych, nie? Więcej spraw tutaj organizacyjnych jakby nie mam. Przechodzę do punktu piątego. Jest to sprawozdanie wójta z działalności między sesjami. Proszę pana Andrzeja Leśniewicza, wójta gminy Biesiekierz, o przedstawienie sprawozdania. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Wysoka Rado, szanowni Państwo, niniejszym przedkładam Państwu sprawozdanie z pracy zarówno mojej, jak i podległego mi urzędu w okresie od 4 czerwca 2020 roku do dnia dzisiejszego, czyli 25 czerwca 2020. W dniu 4 czerwca, czyli w dniu naszej ostatniej sesji, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił wyniki konkursu Granty Sołeckie 2020, w którym aż 3 sołectwa z gminy Biesiekierz znalazły się na liście zwycięskich projektów. Pierwszym z nich jest projekt sołectwa Parsowo Wchodzimy Wyżej, w ramach którego mieszkańcy zaproponowali budowę ścianki wspinaczkowej przy świetlicy wiejskiej. Kolejny projekt, dość nietypowy, ale łączący wiele funkcji, jest pomysłem sołtysa Parnowa, który zaproponował projekt pod nazwą Bezpieczeństwo na zakręcie.
To jest taki montaż systemu z wielkowymiarowych siatek banerów informacyjnych na budynku świetlicy znajdującej się w Parnowie. Ostatni z projektów wynika ze specyfiki sołectwa, tym razem Nowe Bielice. Autorzy projektu pod nazwą Informacja równa się integracja również postawili na potrzeby zwiększenia narzędzi informacyjnych poprzez zamontowanie 4 słupów ogłoszeniowych. Autorom wszystkich pomysłów serdecznie gratulujemy. Gmina Biesiekierz znalazła się również na liście wniosków dofinansowanych ze środków województwa zachodniopomorskiego na modernizację bazy sportowo-rekreacyjnej. W ramach tego projektu zakupione zostaną 2 piłkochwyty o wysokości 6 metrów i szerokości 20 metrów, 2 pięciometrowe wiaty stadionowe, 2 pełnowymiarowe składane bramki przenośne, wózek do znakowania linii oraz flagi narożnikowe. W ubiegłym roku, przypomnę tylko, obiekt wzbogacił się o tor przeszkód. Kolejny grant, choć tym razem w ramach inicjatywy mieszkańców, miał swój finał 10 czerwca bieżącego roku, również ze środków województwa zachodniopomorskiego. Mieszkańcy Zielonego Pagórka w Starych Bielicach postawili pierwszą na terenie gminy gablotę do dzielenia się używanymi książkami. Gratuluję autorom pomysłu, państwu Wiesławie i Maciejowi Polakowskim. Ta ciekawa inicjatywa jest oryginalnym miejscem na mapie praktycznie nie tylko chyba naszej gminy. W dniu 8 czerwca pan Tomasz Hołowaty uczestniczył w wideokonferencji w ramach projektu pilotażowego, projektu mającego na celu zaktualizowanie strategii mobilności miejskiej na terenie zintegrowanych inwestycji terytorialnych koszalińsko-kołobrzesko-białogardzkiego obszaru funkcjonalnego. W takim największym uproszczeniu gmina już podejmuje działania związane z przyszłą perspektywą unijną, w tym przypadku mających wpływ na redukcję zanieczyszczeń w naszym powietrzu. 9 czerwca podpisałem umowę o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych umowy na przebudowę części ulicy Platanowej i ulicy Dębowej w Starych Bielicach. Całkowity koszt tego zadania wynosi 5 281 666 zł. Jest to jak dotychczas największa inwestycja drogowa w historii naszej gminy. Przypomnę tylko, iż jest to zadanie dwuletnie, a łączne dofinansowanie wyniesie blisko 2 600 000, przy czym na chwilę obecną otrzymaliśmy zapewnienie otrzymania pierwszej części dotacji w kwocie 1 250 000, a w roku 2021 warunkowej 1 341 810 000, uzależnionej oczywiście od oszczędności innych beneficjentów, ale jesteśmy przekonani, że ta dotacja w przyszłym roku również do nas trafi. 18 czerwca podpisałem umowę dotyczącą realizacji projektu grantowego pod nazwą Zdalna Szkoła Plus w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. To już druga umowa w ramach tego działania i pozwoli ona na zakup kolejnych 18 laptopów dla naszych uczniów. Pani Przewodnicząca wspomniała o tych poprawkach, bo to był jeden nabór, później drugi nabór. Kolejnych, ponieważ w kwietniu do szkół trafiło 20 komputerów dofinansowanych z celowego programu stworzonego przez Ministerstwo Cyfryzacji na potrzeby zdalnej nauki w czasie epidemii. I później z tych oszczędności, które wynikły, doszły kolejne 3 komputery i stąd właśnie ta ogólna liczba 41. Łącznie gmina pozyskała na ten cel 105 tysięcy zł, a poziom finansowania wynosił w tym przypadku 100%. W dniu 22 czerwca wydałem zarządzenie dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych realizujących zadania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie wyżej wymienionych inwestycji. Bardzo zachęcam do udziału w tych konsultacjach. Ze względu na ciągle trwającą pandemię, konsultacje oczywiście odbywają się drogą elektroniczną.
Wszystkie dokumenty znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy w zakładce Konsultacje. Korzystając z tej okazji, przypomnę również, że na naszej stronie internetowej opublikowany jest artykuł dotyczący naboru kandydatów na rachmistrzów powszechnego spisu rolnego przeprowadzanego w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 roku. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do 8 lipca 2020 roku. Również na naszej stronie opublikowana jest informacja komisarza wyborczego w Koszalinie dotycząca granic obwodów głosowania i siedziby obwodowej komisji wyborczej wyborów prezydenckich 2020. Korzystając z tej okazji i kończąc, gorąco zachęcam Państwa, a za Państwa pośrednictwem wszystkich naszych mieszkańców, do udziału w głosowaniu w wyborach prezydenckich, bo jest to taki obywatelski wymiar, który daje jakby szansę na określoną frekwencję, do której również powiem, że namawia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. To jest tak jakby w każdym województwie, w gminach do 20 tysięcy mieszkańców, które będzie najwyższa frekwencja w pierwszej turze wyborów, może otrzymać wóz strażacki. Taka jest decyzja właśnie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jest to rodzaj zabawy, ale wydaje mi się, że szczytne, bo frekwencja zawsze dobrze służy ogólnie sprawom obywatelskim. Dlatego zachęcam jeszcze raz gorąco do udziału w wyborach. I to na tą chwilę. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie wójcie. Czy są pytania do pana wójta? Nie widzę. Przechodzimy w takim razie do kolejnego punktu. Jest to punkt 6. Podjęcie uchwał w sprawie. Pierwsza uchwała jest w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Biesiekierz. Projekt tej uchwały został przedstawiony wraz z uzasadnieniem wszystkim radnym i analizowany był na komisji wspólnej wszystkich komisji. Poproszę o opinię Komisję do Spraw Społecznych i Oświaty. Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni, Panie Wójcie. Po zapoznaniu się z protokołami sprowadzonych negocjacji pomiędzy organem prowadzącym oświatę w naszej gminie a związkami zawodowymi ZNP i Solidarność działającymi w naszych szkołach oraz po wyjaśnieniach otrzymanych od pana wójta i pani skarbnik, Komisja do Spraw Społecznych i Oświaty jest za przyjęciem wszystkich proponowanych dzisiaj w pakiecie ustaw dotyczących oświaty na terenie naszej gminy. Po prostu nie chcę się powtarzać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania ewentualnie do tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Informuję, że z głosowania jest włączona pani radna Martyna Ryfun ze względu na to, że jest nauczycielem w naszej gminie. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 14 radnych było za. Pani Martyna nie głosowała. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 44/366/18 Rady Gminy w Biesiekierzu w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach, przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez gminę Biesiekierz. Projekt ten też był przedstawiony wraz z uzasadnieniem wszystkim radnym i analizowany był na komisji wspólnej. Opinie Komisji do Spraw Społecznych i Oświaty już znamy, jest pozytywna. Czy są pytania do tej uchwały? Dziękuję, nie widzę. Przechodzimy w takim razie do głosowania. Informuję, że również pani Martyna Ryfun jest wyłączona z tego głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, kto jest przeciw i kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Wszyscy radni głosujący byli za, 14 radnych było za. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to uchwała w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz szczegółowych zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych. Projekt tej uchwały też był analizowany na wspólnej komisji i przedstawiony był radnym. Opinia Komisji do Spraw Społecznych i Oświaty jest pozytywna. Czy są jeszcze pytania do tej uchwały?
Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Tutaj też pani Martyna Ryfun jest wyłączona z tego głosowania. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał za przyjęciem tej uchwały? Dziękuję bardzo. Wszyscy radni byli za. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to uchwała nr 4 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Biesiekierz na rok szkolny 2020-2021. Projekt został przedstawiony wraz z uzasadnieniem wszystkim radnym i był analizowany. Cena paliwa dotyczy jakby dowożenia dzieci przez rodziców, tych dzieci niepełnosprawnych, i taką kwotę gmina będzie refundować na rok 2020-2021. Czy są ewentualnie jeszcze pytania do tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto jest z państwa radnych za przyjęciem tej uchwały, kto jest przeciw lub kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Wszyscy radni byli za. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to Trybuna Obywatelska. Na Trybunę Obywatelską nikt się nie zapisał. W takim razie kolejnym punktem są interpelacje i zapytania radnych. Proszę bardzo. Szanowny panie wójcie, ja zgodnie z tym, o czym rozmawialiśmy już na komisji wspólnej, chciałabym złożyć interpelację w imieniu mieszkańców z prośbą o zainstalowanie progów zwalniających na osiedlu Zielony Pagórek oraz na ulicach Tęczowej, Wiosennej i Letniej. Po remoncie drogi wspomniane na lokalizację stały się miejscem niebezpiecznym. Kierowcy nie przestrzegają ograniczeń prędkości związanych ze strefą zamieszkania. Na tym terenie jest konieczne ustabilizowanie sytuacji w ruchu drogowym przez zainstalowanie progów zwalniających. Wprowadzenie takiego rozwiązania spowoduje, że kierowcy staną się ostrożniejsi, a bawiące się dzieci na osiedlu bezpieczniejsze. Z góry dziękujemy za pomoc, a przy wyznaczaniu takich miejsc służymy pomocą. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze ma jakąś interpelację? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to punkt 9. Wolne wnioski i zapytania. Czy ktoś z państwa? Proszę, pani Małgorzata Jabłońska-Bauer. Tu. I ja chciałabym bardzo podziękować gminie, że tak fajnie nam się współpracuje z powiatem, również pani radnej powiatowej, za to, że mamy też drugi etap chodnika, który powstaje w Starych Bielicach. No, co prawda jest to nieduży kawałek, ale i nieduży kawałek bardzo cieszy mieszkańców, bo możemy w końcu wyjść na spacer i nawet się spotkać na tych dalszych osiedlach, a przecież one powstają. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. No i czekamy na dalszy ciąg, żeby chodnik się nam dalej wydłużał, abyśmy się mogli w Gniazdowie spotkać z koleżanką. Dziękuję. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Ja też przyłączam się do tych podziękowań dla pani Agnieszki i pana starosty za ten kawałek chodnika. I tak jak tu Gosia powiedziała, myślę, że się spotkamy pod świetlicą w Gniazdowie. Proszę pani. Ja mam jeszcze tylko zapytanie do pana Janka Rodaka. Czy w związku z gwarancją drogi na naszych osiedlach, czyli Zielony Pagórek i dawne osiedle Natalia, co zostało zrobione, kiedy była robiona tam jakakolwiek sprawdzenie, inwentaryzacja tych dróg? Tak, wiem, że jakiś czas temu było to zrobione, ale realizacji i poprawy nie widać, więc chciałabym zapytać, jak długo jeszcze ta gwarancja obowiązuje i kiedy możemy liczyć na zrobienie naprawy. Dziękuję. Szanowni państwo, w tej chwili sprawami inwestycyjnymi zajmuje się pani Dorota Koleda i ja znam tutaj procedur, które są prowadzone i mogę tylko powiedzieć, że z mojej pamięci wynika, że gwarancja była 5-letnia. Inwestycja w 16 roku, więc jeszcze podlega. Jak rozeznam, czy uzgodnię to z panią Dorotą Koleda, mogę odpowiedzieć bardziej szczegółowo. Dzisiaj nie chciałbym się wypowiadać, bo nie znam procedury, tak? Dobrze. Okej.
Dobrze, tutaj pan wójt prosi, żeby ustosunkować się do interpelacji pani radnej. Ja chciałbym państwu powiedzieć, że na wszystkie inwestycje prowadzone na terenie gminy związane z budową dróg posiadają od razu organizację ruchu. Jest to w zasadzie w 100% organizacja, która obejmuje strefę zamieszkania. Chciałbym państwu powiedzieć, że jest to szczególna forma oznakowania dróg osiedlowych, bo tak się to stosuje. W większości są to osiedla zamknięte. I czemu służy taka organizacja? Przede wszystkim zabezpiecza bezpieczeństwo pieszych na takich drogach oznaczonych znakiem D40 strefa zamieszkania. Nie wolno parkować pojazdów poza strefami wyznaczonymi. Piesi, nawet dzieci do lat 7, mogą poruszać się po tych drogach bez opieki osób dorosłych. Jednocześnie ograniczenie prędkości na takiej drodze jest ograniczone do 20 km. Wszystkie te drogi, które były wykonywane do tej pory, są robione tak, że posiadają w swojej strukturze wybudowane, wyniesione skrzyżowania. Ja wiem, że w opinii mieszkańców różnie jest to interpretowane, bo jest mało skuteczne. Są te wyniesione skrzyżowania, są robione zgodnie z przepisami, normami. No i trudno tutaj jakby kwestionować zasadność, czy to jest za nisko, za wysoko. Robimy to zgodnie z dokumentacją. Jeżeli chodzi tutaj o interpelację pani radnej, były rozmowy już wcześniej, bo pani radna sygnalizowała taką potrzebę i mieszkańcy Zielonego Pagórka. Jakie są na tą chwilę jakby, no może niedogodności tego, żeby te progi wykonać? Mówiąc o progach zwalniających, a ja nawet bym sugerował, że jeśli by miały powstać, to tak zwane progi podrzutowe, które by zatrzymały kierowcę przed progiem, musi od nowa rozpocząć jazdę i dopiero pojechać dalej, jeżeli miałoby tak nastąpić. Aczkolwiek, ponieważ są to drogi wykonane w technologii kostka brukowa nie pozwala na montaż progów, czy tych progów podrzutowych, ponieważ jest to element niestały. Polbruk nie jest przymocowany do podłoża, jest to luźny element i może zaistnieć wyrwanie tego progu i spowodowanie nawet kolizji. Inną formą jest budowanie tych progów poprzez rozebranie części polbruku i wbudowanie progów, tak jak to jest zastosowane, czy na tych skrzyżowaniach wyniesionych, czy tak jak ostatnio było na drodze graniczna, czy strefowa, były wbudowane progi zwalniające. Również mamy takie sygnały, bo rozmawiamy o tym w urzędzie i pomimo, że te progi są wykonane, również mieszkańcy zgłaszają, że są mało skuteczne, bo albo są za niskie, albo nie w tym miejscu i pomimo, że robimy te konsultacje z mieszkańcami, bo przeważnie jakby ci mieszkańcy, których to dotyczy w większości, oni wypowiadają się na ten temat, ale po wykonaniu są różne opinie i jakby kolejne wnioski. Ja chciałbym tylko państwu powiedzieć, że jak najbardziej jesteśmy za tym, żeby to bezpieczeństwo zachować, tylko chciałbym jednocześnie przestrzec przed tym, że ilu jest zwolenników, tylu jest przeciwników do takich rozwiązań, bo jest sytuacja, gdzie wykonaliśmy w Biesikierzu progi 2, normatywne, ale miałem uwagi, bo są za wysokie, bo ja takiego samochodu nie mam, to samochód jest za niski. I każda sytuacja, która jest wykonana, jakby znajduje tutaj swoich i zwolenników, i przeciwników. Jednocześnie trzeba pamiętać, że to jest zwiększony hałas w rejonie progów, tak? I mieszkańcy również uskarżają się na to, że albo teraz rowerem nie będę mógł przejechać, bo jest ograniczone, albo będą mieszkańcy jeździć poboczami. Jesteśmy za tym, żeby takie ograniczenia stosować, aczkolwiek, jak państwo widzą, na wszystkich osiedlach stosujemy tą strefę zamieszkania po to, żeby właśnie pieszy miał to pierwszeństwo
przed pojazdem poruszającym się po tej drodze. Dziękuję. To ja tylko pozwolę sobie tak ad voce. Wiemy, że jest strefa zamieszkania i też to napisaliśmy napisałam w tej interpelacji. Niemniej jednak czasami same znaki nie dają bezpieczeństwa na drodze. Nie tylko na takich małych osiedlach, ale i na dużych, to byśmy musieli się tutaj odnosić do całego ruchu drogowego. Jeżeli chodzi o mieszkańców, to wiedzą, jakie są konsekwencje montażu takich zabezpieczeń i ograniczeń i jeżeli będzie potrzeba, żeby tu gmina czuła się bezpiecznie, to ja zbiorę podpisy od wszystkich, że wszyscy wiedzą o czym mówimy i że chcą te ograniczenia prędkości, więc tu żadnych zarzutów do gminy, że zostaną zrobione takie ograniczenia, na pewno nie będzie, wręcz przeciwnie, będą mieszkańcy wdzięczni, że zapanuje porządek na osiedlu. Te dotychczasowe spowolnienia, które są na zakrętach, one niestety prawie zrównały się z drogą, tam nie ma, one od początku nie miały odpowiedniej wysokości w zrobieniu, nie wiem jakie są dokładnie ograniczenia, to co było w dokumentacji projektowej drogi jak to zostało, bo nie byłam na odbiorze tej drogi, o ile pan pamięta, panie kierowniku, bo nie zostałam poproszona i już wtedy wspominaliśmy, że te spowolnienia są źle zrobione, także bardzo nam zależy, żeby gmina ustosunkowała się pozytywnie do tego wniosku, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś, proszę pana Marek Płaza. Ja mam pytanie do pana Tomasza. Swego czasu rozmawialiśmy o, albo się to wszystko plącze. Rozmawialiśmy o tych tablicach dużych informacyjnych w Nowych i Starych Bielicach odnośnie wprowadzenia i oznakowania nazw ulic. Chciałem go zapytać się, na jakim etapie są prace, żeby te tablice postawić. Znaczy, jeśli mówimy o tym samym, to odpisywałem pismo, że te tablice, stawianie takich dużych tablic informacyjnych z mapą gminy jest w tej chwili bezzasadne. Nikt się nie zatrzyma, wszyscy mają już, w sytuacji, kiedy są już nazwy ulic, nikt nie będzie się zatrzymywał przy tej mapie, żeby oglądać, gdzie jest. Także to ma tylko i wyłącznie wymiar promocyjny, sprawdza się w miastach o charakterze, czy w miasteczkach, miejscowościach o charakterze turystycznym. Są tam jeszcze inne informacje, natomiast tak jak stało to kiedyś, kiedy jeszcze nie było ulic, wtedy miało to sens, teraz nie. Czyli rozumiem, nie będzie tych tablic, tak? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze? Proszę, pani Ela Piekarska. W związku z tym, że zaczął się okres, już niedługo zacznie się okres wakacyjny, ja cyklicznie jak co roku zapytam, czy gmina wystąpi o dodatkowe służby bezpieczeństwa, które wypatrolowały nasze tereny. Szczególnie mi chodzi o drogi przy Cieszynie, przy jeziorze, jak również na pewno drogę Stare Bielice Dobre, dlatego że już się zaczyna wolna partyzantka, jest niebezpiecznie i od kilku lat nie udaje nam się złapać kierowców motocykli, którzy szarżują bardzo, naprawdę, zgłaszałam to już kilkakrotnie. Jak do tej pory organy ścigania są bezsilne. Nie wiem, czy mamy swoim sposobem pineski wysypać, czym narazimy na niebezpieczeństwo właśnie takiego kierowcę, ale nie czujemy się bezpiecznie. Z uwagi na to, że nie ma u nas chodnika, więc przejście z jednego końca czy na drugi koniec jest naprawdę bardzo niebezpieczne. Ja jeszcze raz chcę podkreślić, to już jest cyklicznie, co kilka lat proszę o zaangażowanie dodatkowo służb bezpieczeństwa, czyli policjantów, bo nasza pani Kasia nie sposób, żeby ona tutaj cokolwiek zrobiła. I bardzo by nas satysfakcjonowało, gdyby to się odbywało również w godzinach po 15, bo to jest ustawiczny problem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę, pan Tomasz Kołowaty odpowie.
Jak najbardziej wystąpimy o takie. Jaki będzie skutek, ciężko powiedzieć, znamy pewne ograniczenia. Natomiast jest to też zgodne z naszym działaniem, które podjęliśmy po spotkaniu na komisji, gdzie pani Modła zwróciła uwagę na właśnie na poprawę bezpieczeństwa. Osobiście rozmawiałem z naszym posterunkowym i uzgodniliśmy pewne działania, bo jednak zmierzam do tego, że obok rozwiązań technicznych powinniśmy również prowadzić działania informacyjne o różnym charakterze, różnej formie, różnej formie, tak żeby one były skuteczne. I uzgodniliśmy z panem posterunkowym, że wytypujemy na terenie naszej gminy kilka, no w każdym sołectwie, kilka ulic, które są szczególnie narażone na to niebezpieczeństwo wynikające z prędkości podróży, Będziemy przez jakiś czas pilnowali, monitorowali tą drogę, a wyniki badań, wyniki zarówno tej działań prewencyjnych pozwolą pewnie zmniejszyć tą prędkość, ale również pozwolą nam na pozyskanie pewnych informacji o tym, która droga rzeczywiście, jakie natężenie, jaka prędkość, jaka częstotliwość tych właśnie kierowców przekraczających prędkość i wtedy będziemy mogli podejmować każde kolejne działania prewencyjne. Także tu w współpracy z policją jesteśmy. Po ostatnim spotkaniu wygląda to obiecująco, więc obok rozwiązań technicznych również i takie wynikające ze współpracy. Natomiast policja ma ograniczone możliwości oczywiście, ale przychylają się do naszej prośby, także będę państwa też prosił o wytypowanie, które to uliczki są szczególnie narażone i wtedy podejmiemy takie zorganizowane działania, żeby rzeczywiście było to zorganizowane, żeby skończyło się opracowaniem pewnego planu poprawy bezpieczeństwa, bo rozwiązania techniczne nie zawsze na to pozwolą. Dziękuję bardzo. Jeszcze pan Andrzej Leśniewicz. Ja tytułem tylko uzupełnienia, bo rzeczywiście z policją rozmawiamy cyklicznie i systematycznie. Niedawno gościł u nas pan komendant, zastępca komendanta miejskiego policji w Koszalinie i również poruszałem ten temat. Tak jak państwo wiecie, ta obsada u nas jest nieco zwiększona. Jest dwóch teraz funkcjonariuszy, którzy wspólnie z panią Kasią oczywiście patrolują te newralgiczne punkty, ale to jest za mało i to, co pan Tomasz mówił, rzeczywiście ponownie wystąpimy. Ale ja chciałbym państwu zasygnalizować, że czeka nas reorganizacja policji i to poważna reorganizacja. Pan komendant wspomniał, że powstanie duży posterunek i to w Unieściu, 14 czy iluś osobowy, który będzie obejmował gminę właśnie i Będzino i Biesiekierz praktycznie i oni będą patrolować cały tutaj ten obszar właśnie tych gmin. Cyklicznie w czasie sezonu on będzie oczywiście zasilany jeszcze dodatkowymi funkcjonariuszami, ale to byłaby taka duża reorganizacja idąca w kierunku właśnie zabezpieczenia osobowego, a jednocześnie poprawy bezpieczeństwa w tych naszych miejscowościach. Zobaczymy, na ile to się sprawdzi, na ile to będzie w odczuciu mieszkańców naszych właśnie skuteczne. Ale tak chciałem się z państwem podzielić, bo taka informacja od pana komendanta wpłynęła, że w niedługim czasie taka reorganizacja może nas czekać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę pani Ela Piekarska. Ja dziękuję panu za odpowiedź. Natomiast nie jestem usatysfakcjonowana. Drodzy państwo, zaistniało coś takiego, że w ramach oszczędności już dawniej został zlikwidowany posterunek. Zostaliśmy przy jednym dzielnicowym, który z uwagi na rozległość terenu i specyfikę naszego terenu nie jest w stanie interweniować. Natomiast na telefony do komendy oni odsyłają do dzielnicowego i po prostu kółko się zamyka. Przypominam sobie i pozwolę sobie państwu przypomnieć, że w okresie, kiedy u nas funkcjonowała Straż Gminna, kiedy uważaliśmy, że trzeba ograniczyć stan strażników gminnych, proponowaliśmy, żeby współpracowali ściśle z policją. O tym, że relegowani są policjanci na okres sezonu zawsze do miejscowości nadmorskich, też wiemy. Proszę państwa, mamy fajne drogi, które niejako wyzwalają w każdym pasję przyciśnięcia tego pedału. Jesteśmy tego świadomi. Pobocza, które zostały wycięte, stwarzają dodatkowe warunki do
rozwijania prędkości. Natomiast oprócz ludzi zmechanizowanych są również i piesi. I o tym zapomnieliśmy. My nie powinniśmy, drodzy Państwo, tutaj w okresie letnim upominać się o dodatkowe patrole, gdzie zawsze na sprawozdawczości komendant zapewnia, że on jest jak najbardziej zainteresowany bezpieczeństwem. O czym my mówimy, drodzy Państwo? Tu nie ma żadnego bezpieczeństwa. Mało tego, nie czujemy się, przynajmniej w mojej miejscowości, zbyt bezpiecznie. U nas się strzela do zwierzaków. Więc uświadamiam Państwu, że organy, które mogłyby interweniować, już nie wspominam o kradzieżach. Gdzieś tam w miejscowościach nadmorskich, owszem, jest dużo patroli, natomiast wszyscy wiedzą, że pożywką są takie tereny mniejsze jak u nas, prawda? Stąd może ten przypadek w Mścicach i będzie wiele takich przypadków. Więc nie budźmy się tylko przed wakacjami na interwencję, bo tak jak wspominam, jeden strażnik i jeden dzielnicowy nie są w stanie wyegzekwować, sprawdzić, tak jak czy u pani Moniki na osiedlu, kierowców, którzy powinni znać przepisy i wiedzieć, że jaką prędkość powinni rozwijać. Niestety nie mamy na tym wpływu. Ja bardzo proszę, żebyśmy tutaj rozważyli, nie wiem, czy na tych policjantów bym raczej nie liczyła za bardzo, bo doświadczenie wieloletnie mi pozwala, prewencja też, panie Tomku, owszem, jest ważna. Co z tego, że my wiemy, że po terenie zabudowanym powinniśmy się z taką czy inną prędkością poruszać? My to wszystko wiemy, każdy kierowca wie, zdając na prawo jazdy. Natomiast u nas fajne są przepisy, natomiast nie ma ich kto egzekwować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Małgorzata Jabłońska-Bauer. Ja mam pytanie do pana wicewójta. Zaniepokoiło mnie to, co usłyszałam w odpowiedzi tutaj do pana Marka. Chciałabym zapytać o działania promocyjne, bo o tym pan mówił, dotyczące właśnie tego problemu związanego z nazwami ulic. Nie będziemy mieli tablic, gdzie no, może i nie ma sensu, żeby się zatrzymywać. Ale w ślad za tym ja mam pytanie, czy nie można by było wydać pewną ilość map, a z drugiej strony, czy, no myślę, że są podane chyba informacje do różnych organów, gdzie się wbija w nawigację. Ostatnio podjechał do mnie pan ze środka Polski i pytał się o nazwę ulicy, bo mówi, że nie ma jej na mapie. Więc nie wiem jak to działa. Poza tym powiem szczerze, ja pamiętam, że był wydany folder mały, gdzie była mapa Biesiekierza i ulice były tam wpisane bardzo malutkim drukiem. No ale dobrze, ale były. To zostało rozdane, niemniej jednak uważam, że jest dalej zapotrzebowanie. I chciałabym, żeby te informacje promocyjne, jak to się mówi, w tej chwili, chociaż w pewnej części, że tak powiem, zaspokoiły tą potrzebę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę pan Tomasz Chłowaty. Dobrze, oczywiście mapa została wydrukowana. Wstrzymaliśmy się z dodatkowym nakładem ze względu na to, że nie wszystkie ulice były jeszcze zakończone. Teraz, kiedy mamy jakby zakończony jakby proces nadawania nazw ulic, możemy tę mapę po raz kolejny wydrukować. Niestety wstrzymaliśmy również na chwilę obecną wydatki związane z promocją ze względu na COVID, ale kiedy tylko ruszymy również i z promocją, taka mapa będzie jednym z pierwszych działań, jak najbardziej, jak również mapa dedykowana służbom, takim jak policja, straż i inne, ponieważ sygnalizowali potrzebę, taka, która trochę jest z innej technologii wykonana, żeby nie błądzili po naszych miejscowościach. O tym dużej mapie mówiłem tylko dlatego, że właśnie są już telefony, są nazwy i jest to nie za bardzo potrzebne, jak również czasami niebezpieczne, bo w Nowych Bielicach czy w Starych Bielicach to zatrzymywanie się przy mapie
i przeglądanie może spowodować jakąś niepotrzebną kolizję. Ale to są działania promocyjne, nie musimy tego na sesji, możemy to uzgodnić i wspólnie z Państwem takie materiały promocyjne drukować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pan Jan Terelak. Ja bym chciał tylko zapytać, jeśli chodzi o Centrum Przesiadkowe w Biesiekierzu, kiedy będzie rozpoczęte. Dziękuję. Proszę pan Tomasz Hołowaty. Umowa na Centrum Przesiadkowe jest już podpisana. Myślę, że w ciągu najbliższych kilku dni będziemy mieli pierwsze spotkanie dotyczące tymczasowej organizacji ruchu i tak dalej. Termin wykonania to jest wrzesień tego roku, więc na pewno będzie zrobione. W tej chwili modyfikujemy troszeczkę zakres projektu. Poszły pisma do Urzędu Marszałkowskiego. Te zmiany również spowodowane są COVID-em, czyli chcemy trochę zmniejszyć budżet projektu, pozostawiając jednocześnie dotacje, co pozwoli nam na zmniejszenie, znaczące zmniejszenie wkładu własnego. Ponieważ mieliśmy zabukowane ponad 980, mieliśmy koszt całkowity szacowany na poziomie 980 tysięcy, przy dotacji 534 tysiące, pozostała kwota w procentowym udziale stanowi wkład własny. W tej chwili staramy się o to, aby pozostawić 534 tysiące dotacji i 639 tysięcy inwestycji, co pozwoli nam naprawdę na minimalny wkład własny. I dlatego troszeczkę czekamy na odpowiedź. Już mam telefoniczne zapewnienie, że będzie taka zmiana dokonana. Czekamy na dokumenty i wtedy ruszamy, tak żeby wykonawcy powiedzieć, że może dokonać zmian w planowanych zakupach. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze ewentualnie jakieś pytania, wolne wnioski? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do ostatniego punktu. Jest to punkt 10. Zakończenie obrad 18 sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Chciałabym tylko Państwa jeszcze poprosić, żeby zostać na chwileczkę tam na zewnątrz. Mamy jeszcze coś do zrobienia. Stwierdzam, iż porządek obrad został wyczerpany i ogłaszam zakończenie obrad 18 sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Dziękuję Państwu bardzo. Następna sesja będzie 30 lipca. Tak, myślę, że już w Urzędzie Gminy i później w sierpniu nie będzie, także myślę, że tak to będzie wyglądać. Spadło. Dziękuję bardzo.